Cześć, z tej strony Aga z InfoShare Academy. Zapraszam Was na nowy sezon odcinków IT Stacja Rekrutacja. Dzisiaj będę rozmawiać z Lili Margarian z firmy Acoustic. Pamiętajcie też o naszym kanale na YouTubie, subskrybujcie i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Możemy zaczynać, tak? Cześć Lili. Cześć Agnieszka, cześć. Bardzo miło mi gościć Cię w naszym studio. Przyszłaś do nas, czy przyjechałaś z Alchemii po sąsiedzku z Olivia Business Center? Szczerze, przyjechałam, ale jesteśmy prawie że vis-a-vis. My jesteśmy w Argonie, w Alchemii, na 11 piętrze. I w sumie co? Dojazd windą był właściwie dłuższy niż samochodem. Przyznam, że Wasze biuro zrobiło na nas ogromne wrażenie, bo byliśmy tam. Sami zobaczcie. Pewnie. Dzień dobry. Słyszeliście o firmie Acoustic? Słyszeliście na pewno. To jeden z partnerów naszych bootcampów. Dzisiaj sprawdzimy internet kontra rzeczywistość, czyli to, co o sobie mówią, a to, co naprawdę dzieje się w ich biurze. Chodźcie ze mną. Jest z nami Lili, która odpowiada w Acoustic za rekrutację. Lili, bardzo miło Cię widzieć. Cześć Agata. Powiedz nam, co to za pomieszczenie kryje się za naszymi plecami? Czekaj, jest to co? Jest to szatnia. A czego ty tutaj szukasz? Szukam kandydatów do zespołu mojego. No właśnie słyszałam, że jedną kandydatkę znalazłeś w InfoShare Academy. Zgadza się. Świetnie się sprawdza. I czym się zajmuje? Jest frontend developerem. Okej, a czy to jest praca wymagająca? Zadania dajemy takie, żeby ktoś się łagodnie wdrażał i żeby był w stanie dowozić. I co u ciebie w tym zespole frontendowym mówi się o juniorach? No na pewno na początku potrzebują uwagi, na pewno na początku potrzebują wprowadzenia. Zawsze mamy kogoś, kto im w tym pomaga, a później razem dowożą zresztą zespołu. Cześć Michał. Cześć. Jak długo pracujesz w Acoustic? Przeszło 2 lata. I cały czas junior? Nie, już teraz mid. Gratulacje. Słyszałam, że macie teamy skramowe, które nazywają się dość nietypowo. Tak, ja pracuję w Baba Jadze, ale mamy też Goat i inne śmieszne nazwy. Dlaczego Baba Jaga? Wiesz co, chcieliśmy, żeby to było catchy dla Amerykanów, którzy z nami pracują, żeby też łatwo im było powiedzieć. Jakby jak robiliśmy głosowanie, to chcieliśmy nazwać się Nie Wrzeszcz, ale doszliśmy na skórze, że ciężko jednak im będzie to mówić na spotkaniach. Tak samo jak miał być team Brzęczy Szczykiewicz. Cześć chłopaki. Jakie jest ulubione danie dewelopera? Pizza. Z kawiorem, z truflami, no bo jednak przy tych zarobkach, no to... Ja jem margaritę, bo mi słabo płacą. Acoustic bardzo mało płaci. Widzisz, ja nie mam jedzenia w ogóle. Ile zarabiasz? No, żartuję. Chciałam cię jeszcze zapytać, największy minus pracy w Acoustic? O kurczę, zdecydowanie brak zagłówków w krzesłach. A tak jakby Lili nie słuchała, największy plus pracy w Acousticu? Atmosfera i zarobki. Dobra, jako że nagrywamy to i później to pójdzie publicznie, możecie zgłosić jeden postulat, który Acoustic będzie musiał spełnić. Kamil, ty musisz powiedzieć. Piłka, dobry pomysł, o piłkarzyki, kto tam mówi? Piłkarzyki, właśnie, o, piłkarzyki, tak. Relaks. Siedzimy tutaj w takim domku dla dewelopera. To bardzo przyjemne, że tworzycie takie przestrzenie domowe, przytulne dla waszych pracowników. Jak rozumiem, pewnie spędzają tutaj dnie i noce. Gdzie jeszcze mogą pracować w waszym biurze? Jakie przestrzenie im zapewniacie? Znaczy generalnie my pracujemy, Agata, w open space'ie, czyli jak wchodzi sama widzisz, jest po prostu open space, niezależnie od stanowiska, czy to manager, czy to jest developer, czy to jest HR. Pracujemy w open space'ie, no ale też mamy kilka takich pokoi skramowych i można powiedzieć, że ta domka, taki domek na prairie, to też jest właściwie dla deweloperów, tak? Ale mamy tam też budkę. Cześć, czy to jest miejsce, gdzie trafiają niegrzeczni menadżerowie? Tak, to jest miejsce izolacji i skupienia, w którym wykonuję bardzo trudne zadania logistyczne. Aha. Jak
wysoki, ciężki jest próg wejścia dla juniora do zespołu backendowego? A, to zależy oczywiście od tego, do którego projektu by taki junior trafił. Aczkolwiek znajomość podstaw, zagadnienie Javy to oczywiście jest priorytet, to po prostu musi być. Akurat u mnie w zespołach używamy dosyć standardowych frameworków, narzędzi, więc tutaj próg wejścia na pewno jest, aczkolwiek nie jest na pewno jakiś nie wiadomo jak wysoki. Okej, załóżmy, że ja jestem takim juniorem i chciałabym aplikować do Was. O co warto wzbogacić CV albo o czym warto pomyśleć jeszcze przed złożeniem aplikacji do Twojego teamu? Na pewno trzeba pomyśleć o znajomości, jak mówiłem, podstawowe zagadnień. Wszystko się opiera na Springu, Hibernate'cie. Na pewno duży udział u nas ma chmura, używamy AWS-a jako naszego dostawcy rozwiązań chmurowych. Także to na pewno zagadnienia z tych tematów Java, Spring, Hibernate. Podstawy, mikroserwisy, chmura. Podstawy, malutko i można aplikować. Dziękuję. Okej, czy na przykład tutaj przychodzą deweloperzy wypłakać się, jak mają za dużo tasków? To znaczy inaczej, one-to-one tu często mają prowadzone. Czy płaczą? Myślę, że nie płaczą, nie. I ja bym nawet tego nie wiedziała. Jakie wy macie benefity dla pracowników? Przede wszystkim cukierki, zobacz. W takim razie pytanie, co z opieką dentystyczną? No bo jednak uważajmy. Mamy to, mamy LuxMeda z dentystą. Dbamy o zęby. Ale tylko jakaś taka plomba czarna, czy może bardziej w aparacik? Taka w aparacik? Musiałabym się dopytać, ale na pewno jest full service. Kto najwięcej zżera cukierków? Ja. No i dobra, oddaję głos do studia. Zajmujesz się ludźmi w Acoustic, zajmujesz się ich rozwojem. Opowiedz może na początek trochę o waszej firmie. My jesteśmy Martechem, czyli jesteśmy firmą produktową, która rozwija swoją niezależną platformę marketingową w AWS-ie. Stawiamy co? Na nowsze technologie, mamy fajne zgrane teamy i używamy dużo daty, big daty. Super, no InfoShare Academy wypuszcza regularnie na rynek super juniorów w różnych technologiach. Wiemy. Dlatego też jesteście z nami w partnerstwie. Współpracujemy tak. W tym, żeby też nasi absolwenci mogli zaprezentować się w Acoustic. Czy możesz opowiedzieć coś więcej? Pewnie. Więc przede wszystkim tak, faktycznie mieliśmy kilka osób w procesie rekrutacyjnym. Faktycznie zatrudniliśmy jedną osobę. Udało się jedną osobę zaedytować. I co? Kilka osób niestety nie, ale to nie dlatego, że nie wypadli dobrze, tylko kwestia była taka, że mieliśmy mało tych ról, prawda? Więc kto był szybszy, ten był dostawał etat, że tak powiem, jak się nadawał. Więc teoretycznie co? My zawsze, pierwszy raz tak naprawdę otworzyliśmy się na juniorów. Od lutego zaczęliśmy rekrutować aktywnie. Zaetatowaliśmy około 7 osób, z tego 4 osoby to są na frontend, czyli React, i wy macie w bootcampie taką ścieżkę, że macie tego Reacta, uczycie Reacta. No a druga grupa ludzi, no to byli na backend, czyli teoretycznie Java. My pracujemy w Javie 11, więc taki duży nacisk jest właśnie na tą Java 11. No i co? No i było super, jest fajnie, zapraszam, jak otworzymy nowe role juniorskie. Super, no będziemy trzymać rękę na pulsie, na pewno. Pewnie. Jesteśmy zresztą na co dzień w kontakcie. Tak jest. Skoro o tym, kogo rekrutujecie, to jakbyś mogła opowiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda proces rekrutacji w Acoustic. Jest jeden proces rekrutacyjny, czyli jedna rozmowa techniczna. Mhm. I screening, no i decyzja zwykle dwa dni. No, są sytuacje, kiedy w ciągu jednego dnia, są sytuacje, kiedy jest troszeczkę dłużej, ale to wtedy kandydat też jest na bieżąco informowany, dlaczego jest jakieś opóźnienie, bo może być jakieś opóźnienie, tak? W każdej organizacji może być takie opóźnienie. Mhm. Więc tak to generalnie wygląda. Pozwolisz, że zapytam cię o takie standardy w CV, na LinkedInie, na co zwracasz uwagę zawsze przy ocenie aplikacji kandydatów na stanowiska juniorskie? Super. To znaczy co? No, jeżeli chodzi o juniorów, to też zależy jakich juniorów, bo nie ukrywam, że do tej pory udawało nam się etatować osoby, które miały już komercyjne doświadczenie, więc jak ktoś ma komercyjne doświadczenie, to już jest wiadomo, jakiś projekt jest, GitHub jest i można ocenić nawet kod, prawda? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o sam LinkedIn, sam w sobie, no to co? Jako rekruter patrzę na tech stack, czyli technologię, którym się obraca albo które zna
dana osoba. No bo ja teoretycznie nie znam tej osoby, prawda? A potwierdzenia są ważne, tych umiejętności, czy raczej na to nie patrzysz? Ja na to nie zwracam uwagi, ale ja jestem troszeczkę niestereotypowym rekruterem, więc ciężko mi tutaj powiedzieć. No nie zwracam na to uwagi. Jak one są, to jest super. Ale nie zwracam na to uwagi. Na pewno zwracam uwagę na tekst, tak? Jeżeli ktoś jest naprawdę fajny i widać, że komuś zależy, to też dajesz czasami szansę. Były sytuacje, że na przykład dostawałam CV od kandydata i wiedziałam, że to CV nie pasuje idealnie pod to, co my szukamy, ale ewidentnie kandydat ma potencjał i wie, o czym mówi i wie, w czym chce pracować, no to też prosiłam czasami o redagowanie CV, o dopieszczenie CV, że tak powiem, i wtedy dostawałam CV takie, które może zachęcić hiring managera do procesu rekrutacyjnego, no i wówczas działamy, tak? Czyli wchodzi po prostu w proces rekrutacyjny, a potem już wszystko zależy od niego. Jeżeli dobrze wypadnie na rozmowie, dobrze napisze kod, no to ma ten etat u nas. Lili, o co lubisz pytać kandydatów? Jakbyś mogła uchylić rąbka tajemnicy? Na jakie pytania mogą liczyć w trakcie rekrutacji? Wiesz co, Agnieszka, to jest takie dość ciężkie pytanie. Generalnie ja jako rekruter staram się być tą miłą, więc staram się być jak najbardziej transparentna, żeby kandydat, który ze mną rozmawia, wie, do jakiej organizacji ewentualnie by trafił. Jakie pytania zadaję? No ja podchodzę indywidualnie do każdego. Nie jestem osobą, która zadaje pytania, przypuśćmy, gdzie się odnajduje za 5 lat, gdzie chciałbyś być i tak dalej, ale warto często zaznaczyć, gdzie, bo to zależy od roli, czy to jest junior, czy to jest senior, czy to jest mid. Bo jeżeli to jest senior, to w pewnym momencie musi się zdecydować, w jakim kierunku idzie. Czy chce iść pod kątem menedżera, czy chce iść na przykład pod kątem architekta, czy technicznie chce się rozwijać, czy bardziej na soft skille. Więc tutaj trzeba pytać, trzeba wysłuchać i wiedzieć, w jakim kierunku i czy organizacja jest gotowa na przyjęcie takiej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o juniora, no to u juniora to na pewno były takie sytuacje, że na przykład był frontend, znał Angulara. Ja wiem, że u mnie nie ma Angulara, więc u mnie co? Pytanie pada, czy taka osoba chciałaby się rozwijać w Reakcie, bo my używamy Reacta na JS-ie. Więc jeżeli używamy Reacta, a osoba chciałaby, na przykład kandydat chciałby się rozwijać w Angularze, no to z mojej strony byłoby nie fair wciągnąć go w proces rekrutacyjny, zatrudnić taką osobę, która byłaby nieszczęśliwa, bo ona będzie pisała w innym kodzie niż tak naprawdę chce. Więc to są takie pytania, które są zadawane. Natomiast pytania, które padają od rekrutera, to myślę, że na rynku IT to jest bardzo powszechne. No przede wszystkim trzeba też pytać o wymagania finansowe. To są bardzo ważne aspekty. O ile my jako firma nie mamy tych widełek otwartych, jako otwartych, że na przykład na Just Joinie, jeżeli chcesz wejść, to nie zobaczysz nasz podział naszych widełek. Ale my jesteśmy transparentni, jak ktoś mnie pyta, to ja mówię o tych widełkach i my mamy te widełki, tak? Czyli mamy od 7 tysięcy dla juniora brutto, do seniora to może sięgnąć do 24 tysięcy, a jeżeli to jest ktoś, kto jest powyżej seniora, no to też są inne kwoty, tak? Też tutaj ciężko tutaj wymienić. Lili, a powiedz co z angielskim, czy jest ważne? Ojej, no tutaj... Tak, tutaj tak, ale myślę, wiecie co, w Polsce to już pewne pokolenia nie mają problemu z językiem angielskim. No my jako firma amerykańska, bo jesteśmy amerykańską firmą, nie da się tego ukryć, nasza siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. U nas angielski jest kluczowy, bez angielskiego nie ma szans. Jak ja to zawsze też mówię i na rozmowach, nie szukam filologów, sama nie jestem filologiem, sama robię też błędy, różnie to jest, ale na pewno osoba, która do nas dołącza, musi mieć przynajmniej B2, B1, no rzadko się to zdarza, to nie wiem... Raczej B2 w górę, no bo komunikacja ze Stanami, ona jest też na co dzień, teamy są mieszane, tak? Więc musisz mieć taką swobodę mówienia, ale tak jak zaznaczyłam, nie szukamy filologów, ale angielski jest must. Jasne. Kiedy oprowadzałaś nas po waszej firmie, mówiliśmy o benefitach, o tym, co jest przyjemne w zatrudnieniu w Acoustic. Chciałabyś, tak. chciałabyś coś dodać? Czymś tak. zachęcić? Pewnie, że tak, bo to był kawałek o cukierkach. Oczywiście to było troszeczkę żartem, ale troszeczkę odbiegamy od standardów. Tak jak zawsze mówię, nie jesteśmy stereotypowi. No co, u nas nie ma czwartkowych, owoców czwartkowych, chyba tak się nazywa, Fruity Thursday czy Tuesdays. No raczej tego nie ma. Kiedyś było, czy może wrócimy kiedyś do tego, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno są cukierki. Ja uwielbiam słodycze i te cukierki zawsze są w kuchni. Marta zawsze dba o to, żeby te cukierki były w kuchni. I oczywiście wracając do tych benefitów, więc tak, mamy opiekę medyczną w LuxMedzie, mamy z dentystą, ja troszeczkę się śmiałam w tym w kuchni, jak o tym mówiliśmy, ale mamy co? Mamy tego dentystę w LuxMedzie, czyli pakiet medyczny, tak? Prywatny pakiet medyczny w LuxMedzie, który jest opłacany przez pracodawcę w pełni. Natomiast co dalej mamy? Mamy opiekę, to znaczy nie, przepraszam, mamy ubezpieczenie na życie generali, też jest od pracodawcy, jest to opłacone przez pracodawcę. Mamy dofinansowanie do kartę multisport dla pracownika i dla osoby towarzyszącej, co jest też dużym plusem. Plus do tego mamy karty lunchowe Sodexo.
No to jest takie, można powiedzieć, unikatowe, bo nie wszystkie firmy takie rzeczy mają, więc mamy takie lunchowe karty Mastercard na kwoty może nie będę podawała, ale na pewno mamy te Mastercardy i naprawdę starcza na dobre lunche. Może nie przez cały miesiąc, ale na pewno starcza. Więc są te karty. To są takie pakiety takich benefitów, można powiedzieć, dodatkowych, tak, do pensji. Oczywiście można powiedzieć, że benefitem w jakiś sposób mogą być też pakupy, czyli podwyższone koszty uzyskania przychodu dla deweloperów, czyli można odliczać po prostu i to jest taka pewna kwota, którą się dodaje do wynagrodzenia miesięcznego. A jeżeli chodzi o takie dodatkowe aspekty, już odbiegając od benefitów, takich jako benefitów, bo pewnie jakby deweloper teraz słucha, to powie, przecież sprzęt to nie jest benefit. Oczywiście nie jest, ale tutaj też warto zaznaczyć, że mamy naprawdę, pracujemy na dobrym sprzęcie, mamy MacBooki, mamy Lenovo, więc każdy sobie wybiera co chce, nowe. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce dodatkowe screeny, headsety, headfony, cokolwiek by nie chciał, to od nas dostaje myszkę, Marta o to dba i naprawdę bardzo prężnie pod tym kątem działamy. I co? No i plusem jest na pewno, może nie wiem, czy to benefit, ale na pewno to jest duży plus, że mamy swoje parkingi, bo tak jak zaznaczyłaś, jesteśmy w Argonie, no jest to dość takie miejsce, gdzie ciężko znaleźć parkingi, sama nieraz miałam mandaty, jak pracowałam jeszcze w innej organizacji, więc tutaj mamy parkingi dla pracowników i to jest też, uważam, że to jest duży plus, może niekoniecznie benefit, ale na pewno duży plus. Mhm. Ili, bardzo Ci dziękuję, że powiedziałaś nam tyle o pracy w Agustik. Czy trzeba czekać na ogłoszenia, czy można aplikować cały czas? Wiesz co, ja to tak wychodzę z założenia, że każda firma IT rekrutuje i nawet jeżeli nie ma postingu, to warto zawsze zaczepić, napisać do rekrutera. Ja widzę, że do mnie też ludzie piszą czasami, jak nie mam otwartych rekrutacji, ale odpowiadając tak dosadnie, tak to the point. Na pewno warto mnie zaczepić, warto do mnie napisać, czy to na LinkedInie, czy mailowo, bo mój mail też jest podany na LinkedInie. Można do mnie napisać, nawet jeżeli nie ma danej rekrutacji na daną rolę, na którą kandydat ewentualny chciałby aplikować, to warto napisać, bo to, że ja dzisiaj nie mam, to nie znaczy, że ja nie będę miała za 2 tygodnie albo za miesiąc. Ale otwarć mam. Mamy ręki otwarte, więc ja czekam. Czyli warto rozmawiać, tak jak we wszystkim. Pewnie, że tak. Lili, bardzo cieszę się, że jesteście naszym partnerem. Mam nadzieję, że dostarczymy Wam niejednego zdolnego juniora. Też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. No a Was zachęcam do tego, żebyście interesowali się firmą Acoustic. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!